Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj ze mną pani Natalia, z którą rozpoczynamy cykl wywiadów z naszymi wspaniałymi lektorami. Z panią Natalią dlatego, że jest u nas najstarsza stażem, bo współpracuje z ENCI od 2014 roku. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. To pani Natalia, ja od tego wyjdę, że najdłużej. Czy widać różnicę przy takich uczniach, którzy przychodzą do nas w tym roku, w zeszłym roku, ja to nazwę świeżynkami, a takimi, którzy są u nas od lat? Uważam, że tacy uczniowie, którzy kontynuują naukę, uczą się przez wiele lat, no ten progres u nich jest naprawdę duży i na pewno są bardziej osłuchani z językiem, a dzięki temu lepiej sobie radzą ze słuchaniem, z czytaniem, ze zrozumieniem, z mówieniem, z pisaniem, więc te wszystkie skillsy są u nich na poziomie, można powiedzieć. Bo nauka to, no, to jest długi proces, tu nie ma się co oszukiwać, że to będzie w rok, więc im dłużej, tym lepiej, tak? To się przekłada, to widać. To jest proces długotrwały, trzeba się też do tego przyzwyczaić, na pewno to zrozumieć. Bo u nas pracuje się inaczej niż w dużej grupie, inaczej niż gdzie indziej. Dlaczego tak? Zdecydowanie tak. Bardzo lubię pracę w ENCIO, właśnie za to, że pracujemy w kameralnych grupach. No dzięki temu ta praca jest skuteczniejsza. Ja uważam, że nawet jeżeli nauczyciel randomowo wybiera uczniów i prosi ich o udzielenie odpowiedzi, zadaje im jakieś pytania, to myślę, że jest to niemożliwe i nie ma takiej opcji, że po zakończonych zajęciach jakiś uczeń wychodzi i stwierdza na przykład, że dzisiaj nic nie powiedział albo że czegoś nie zrozumiał. To jest raczej niemożliwe. Na pewno, co mi się też podoba w pracy w ENCIO, to ta atmosfera, która tutaj panuje. Zarówno ta w trakcie zajęć, jak i po zajęciach. To, że rozmawiamy z lektorkami, z panią Elą, że dzielimy się swoimi pomysłami, to jest na pewno duży plus i na pewno to jest przydatne w pracy nauczyciela. Ja muszę powiedzieć, mi teraz tego bardzo brakuje, bo ja wiem, widujemy się na Zoomie, czy my, lektorki, się łączymy, czy z uczniami, wiadomo, w czasie zajęć, ale brakuje mi, nie ukrywam tego tu, że schodzimy się w kuchni, na kawie, przy nożyczkach, przy laminowanych materiałach. Każda coś przyniesie od siebie, no brakuje tego, że takiego spotykania się no, na co dzień, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Co jeszcze lubię w pracy w ENCIO? Baza materiałów, które posiadamy. Pamiętam, jak zaczęłam pracę w 2014 roku, jak zobaczyłam te wszystkie półki uginające się od podręczników, książek, gier językowych, to było dla mnie takie wow, że tego jest tutaj tak dużo, że jest na czym pracować, w czym wybierać i myślę, że to też się potem przekłada, bo te nasze zajęcia są ciekawsze, możemy wybierać, dobierać do grup, do kursantów, także to jest naprawdę super, duży plus. I co jeszcze? No na pewno to, że cały czas doskonalimy warsztat swojej pracy i te wszystkie szkolenia, które odbywamy i te wszystkie kursy, które tutaj pani Ela nam proponuje, naprawdę są ciekawe, wartościowe i zawsze warto z nich skorzystać. Ostatnio wszystko w internetach. Ostatnio i te szkolenia w internetach, i zajęcia w internetach, bo no też trzeba było nauczyć się nowych rzeczy, choćby takiej obsługi Zooma, tak jak my się teraz tutaj widzimy. Ale wydaje mi się, że obsługę Zooma mamy już za sobą. Myślę, że tak. A w ogóle w online, lepiej w online czy lepiej tu? Tak jeszcze z innej beczki. To znaczy, da się to porównać? To samo czy nie? Praca stacjonarna na pewno ma duży plus i takie korzyści. No, płynące z tego, że się wszyscy widzimy, jesteśmy razem. Prawda? Jest ten kontakt z kursantem. Ta rozmowa taka face to face w rzeczywistości. Natomiast no, praca online też ma swoje plusy, wiadomo. Też można wiele ciekawych rzeczy zrobić, pokazać, udostępnić. Także
myślę, że też są bardzo ciekawe i wartościowe te lekcje online. W obecnej sytuacji to łaska boska, że ten online jest. Tak, dokładnie. Ja myślę, że częściowo troszkę w nim zostaniemy i jak będzie się dało, zaraz będziemy wracać do stacjonarnych. No zobaczymy. Tu już nie wszystko zależy od nas. To ja jeszcze z innej strony. Czy jest jakiś sposób, poza posłaniem dziecka na lekcję, poza wybraniem dobrej, cieszącej się dobrymi opiniami szkoły, no to jest jedno, ale poza tym, czy rodzic może jakoś pomóc dzieciom w nauce, czy coś jeszcze po stronie rodzica jest do zrobienia? No myślę, że rola rodzica jest bardzo duża. Przede wszystkim rodzice powinni motywować dzieci do nauki, pokazywać i tłumaczyć, że na pewno kiedyś ta nauka zaowocuje, przyniesie jakieś efekty, będzie z tego jakaś korzyść. Także ta motywacja na pewno. Myślę, że w domu też rodzice dużo mogą pomóc dzieciom, choćby przez to osłuchiwanie się języka, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Nawet puszczenie dziecku jakiejś piosenki w języku angielskim, jakieś bajki, wspólne oglądanie, czy nawet jakieś takie proste gry językowe, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo, bardzo rozwija dzieci językowo. Nie tylko dzieci, młodzież też. I dorosłych. Tak. Pani Natalia też dorosłych uczy i to chyba nie ma różnicy, czy u dziecka, bo pensjo zadanie jest? Jest zadanie domowe, czy nie ma? Jakie to podejście? Jest zadanie domowe, staramy się zawsze, żeby zadanie domowe było i żeby jednak ten kontakt z językiem od tej jednej do drugiej lekcji był, bo to jest bardzo ważne, myślę. Natomiast no, staramy się, żeby tego zadania nie było za dużo, ani też za mało. Czyli jeżeli wiemy, że grupa chce, potrzebuje tego zadania, no to zdecydowanie no, to zadanie jest potrzebne. Kiedy troszkę tam kursanci narzekają, że może są w tym tygodniu troszkę przeładowani też materiałem ze szkoły, że mają dużo innych obowiązków, też potrafimy się dostosować, myślę, zrozumieć sytuację. Także myślę, że ta ilość jest odpowiednia. I tu wchodzi rodzic i zapytuje, jak tam zadanie. Bo jak nie było, to coś podejrzanego. No, czasem nie ma, prawda? Czasem się zdarzy, że nie ma, czasem ktoś ma urodziny, czasem tak, wszystko umieją, że można. Ale to raczej wyjątkowo, bo no dokładnie, od wtorku do wtorku, czy czwartku do czwartku, to za mało, żeby robić postępy, a o postępy nam chodzi, nie o stanie w miejscu. Super. Bardzo dziękuję Pani Natalio za te wskazówki, za tą rozmowę. Do zobaczenia na zajęciach, mam nadzieję, że wkrótce, już u nas stacjonarnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam również, dziękuję.